Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Dość długo tego nie było, a to dlatego, że no miałem takie chwilowe gorsze chwile, jeżeli chodzi o Shakesa. Nie możecie sami zauważyć, kurwa, miksturki mi się w ogóle nie trafiają. Zużyłem ponad 178 grzybów w weekend epicki, żeby trafić sobie epiki, wiecie co? Tylko te dwie rzeczy. 280 grzybów. Teraz znowu trafiły mi się dwie poty, ale nie wiem, czy mi się opłaca teraz kupywać. Jeszcze 7 dni mam tą swoją potkę. Tutaj oczywiście nic lepszego do wymiany, ale co nam się przede wszystkim zmieniło na serwerze i o czym naprawdę trzeba wspomnieć, to wreszcie zdobyliśmy pierwsze zaklęcie. Pierwsze zaklęcie, tak jest. No to jest akurat na grzyby i zaczarowałem sobie tym zbroję, ponieważ tylko zbroję mogę akurat tym zaklęciem. I to jest szansa na znalezienie grzyba jest zwiększona o 50%. No. Mało, dużo, jak to uważa, no teraz jest niby, nie wiem ile tam jest, powiedzmy 25%, to teraz mamy kurwa 37,5, no nie? Kumacie, o co chodzi. Dobra. Gildia nam się cholernie rozwinęła, jak możecie zauważyć, jestem już kurwa praktycznie najsłabszym członkiem gildii. Ogólnie jestem zdegradowany do funkcji zwykłego gracza, już nie oficera. A to dlatego, że no miałem po prostu gorszy dzień. No i musiałem się na czymś wyżyć, akurat uderzyło na tym, że wyżyłem się na grze. No i żeby to się nie skończyło gorzej, to zostałem usunięty z tej funkcji. Twierdzę, jak widzicie, też mam tutaj dość rozbudowaną. Teraz zbieram, żeby ulepszyć twierdzę na poziom 11. Kuźwa, gra mi się zaczyna. Żeby ulepszyć twierdzę na poziom 11. Również potem salę. Żeby jak najszybciej mieć te czarne gemy całą gildią. Kolejny atak nie. Podziemie mam już tak troszeczkę poulepszane, poziom 6 serca głównego. Władca jest również na poziomie 6, teraz już easy schodzą wszyscy gracze do 40 poziomu. Teraz jeszcze tylko ulepszyć właśnie tortury gladiatora i będzie świetnie. Dobra, ja tutaj jeszcze szybko sobie zbanuję na tym League of Legends. Tak jest, get banned. Pupile również poulepszane. Jep. Tutaj sobie powoli będę atakował, ale teraz nie wiem, jest ten czas. Arenę mogę sobie zrobić, jep, dawaj go. Oczywiście, że przejebałem. Co moich rycerzy? Tutaj ulepszamy sobie wojownika. Tak jest, 88, muszę ulepszyć jeszcze tego. Nie chce mi się trafić kamień zręczności, żeby dodać włók. Szkoda. Zaraz będę wybierał. Jak zobaczcie sobie, ile mogę teraz odcinków nagrać. Nie wiem, ja chyba będę nagrywał po dwoje lochów na jeden odcinek, czyli to będzie wychodziło około 8 minut, myślę. Wsparcie idę, to ja sobie wezmę. Veigara mi zbanowali, ty świnie! To ja sobie wezmę, nie wiem co będzie mój brał. Ja sobie wezmę Sorakę, bo mogę. Tak, a nie to. To. I tutaj. Chyba nie wiem. To my ponadczasowy? Dobra, never mind. Przejdźmy tutaj do odcinka. Gabinet okropieństw, pokaż walkę. Oczywiście to jeszcze 130 levele były. Wiecie kiedy to kuźwa było? Znaczy my pomijamy takich już nawet graczy tutaj u nas w gildii nie ma. Ja ogólnie tak się cieszyłem, że miałem jeszcze niedawno ten 172 level. Byłem ponad chyba 21 w gildii pod względem levela, tak teraz jestem kurwa przedostatni, no nie? No tylko dlatego, że teraz lochów nie mogę dalej zrobić. Lecimy dalej, nie będziemy tutaj żadnego zatrzymywania się. Łopoczące dziwo! Dobra, dziewica ubił gabinet okropień. To było 29 października, jest 17 listopada, no nie? Dobra, tutaj mi się zaczyna, tak więc ja bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie za wiele wam nie pokazałem, ponieważ no... jestem trochę zagoniony, tak więc do zobaczenia w następnym strzała.